Bardzo nisko kłaniam się Państwu po przerwie. 507-964-253. 507-964-253. Jest prawie 7 po 10. Musimy skończyć punktualnie. Tak, bo dzisiaj jest premiera, po premierze będzie bankiet. Nie, ale nie uprzedzajmy faktów, spokojnie. Proszę Państwa, mnie skoczyło ciśnienie, jak to czytałem na Niezależnej. 7 marca przypada 75. rocznica śmierci majora Hieronima Dekutowskiego Zapory, legendarnego cichociemnego żołnierza AK i WiN-u, zamordowanego przez komunistów na Rakowieckiej w Warszawie. Tegoroczny znaczek Poczty Polskiej, który miał się ukazać 1 marca w Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych, miał być wielkim hołdem dla Zapory, był bowiem z jego wizerunkiem. No ale zmieniła się władza i pojawiły się kłopoty. 2 dni przed planowaną emisją znaczka Jarosław Wróblewski otrzymał informację, że 1 marca emisja nie wejdzie do obiegu. Poczta Polska ma nowe władze, ma nowego prezesa i zarząd. Wczoraj otrzymałem maila. W dniu wczorajszym na posiedzeniu zarządu Poczty Polskiej S.A. podjęto uchwały dotyczące zmian w planie emisji znaczków i kartek z nadrukowanym znakiem opłaty. Zmiany dotyczą kolejności wprowadzenia. W związku z powyższym 1 marca nie wejdzie do obiegu emisja Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Zarząd Poczty Polskiej S.A. wnioskuje do ministra właściwego do spraw łączności o wprowadzenie zmian do planu emisji znaczków pocztowych na 2024 rok. Między innymi Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Znaczek miał ukazać się 1 marca w nakładzie 120 tysięcy egzemplarzy. Został wydrukowany. Nie będzie go. Serce boli, czy ukaże się po terminie w kwietniu. Jedyne, co zostało, to, że możemy zobaczyć skany wydrukowane w biuletynie Rakowiecka 37, który będzie można otrzymać w Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych na Rakowieckiej 37. Tak napisał redaktor naczelny biuletynu Rakowiecka 37. Proszę szanownych Państwa, no oni przemielą ten znaczek. W TVN oczywiście nie będzie na ten temat ani słowa. No bo ich matki i ich ojcowie byli po drugiej stronie, wiadomo. Mały znaczek. Mały znaczek, ale naprawdę wielki wstyd. Ej. To jest tak, że się odechciewa po prostu wszystkiego. Ja mówiłem o tym, że no znowu ci wyklęci mogą liczyć tylko na nas. Tylko na państwa mogą liczyć. Dzisiaj naszym gościem Telewizji Republika był minister w Kancelarii Prezydenta Wojciech Kolarski. O to, co powiedział, zapytany, czy nie jest tak, że rząd zapomniał o przypadającym na jutro Narodowym Dniu Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Mam takie wrażenie, że przedstawiciele rządu i większości parlamentarnej zapomnieli. W każdym razie nie przypominam sobie, żebym w ostatnich tygodniach usłyszał coś o obchodach, o tym, jak będą wyglądać, gdzie będą ministrowie. Tego nie ma. Natomiast mogę zapewnić, że prezydent pamięta. Pan minister podkreślał, że odkąd Andrzej Duda objął swój urząd, to 1 marca jest dla prezydenta ważną datą. Jutro o 12:00 nie bez przyczyny prezydent wręczy sztandar dowództwu Wojsk Obrony Terytorialnej. Pan minister Kolarski przypomniał, że WOT nawiązuje do tradycji oddziałów podziemia antykomunistycznego. Jakie jeszcze ma plany prezydent? Po południu w Mławie prezydent odda cześć żołnierzom wyklętym, spotka się z mieszkańcami Mławy. Prezydent objął swoim patronatem kilkadziesiąt wydarzeń w całej Polsce. Będzie tam, gdzie ta tradycja jest żywa, tak mówił minister. Kolarski przyznał, że nie posiada żadnych informacji o działaniach obecnego rządu w tym zakresie. To, co powiedział na naszej antenie pan minister, było naprawdę smutne. Mam wrażenie, że pamięć o żołnierzach wyklętych będzie w tym roku obchodzona tak jak przed 2015 rokiem, bo przypomnę, że to święto ustanowione z inicjatywy prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Do 2015 roku było obchodzone dzięki społecznym organizatorom i komitetom i tyle. Po 2015, dzięki działaniom prezydenta Dudy, rządu Zjednoczonej Prawicy, ten dzień będący świętem państwowym miał obchody państwowe. Nie było tego rozdziału między obchodami oficjalnymi, a społecznymi uroczystościami. Mam wrażenie, że jutro znowu tak będzie jak przed 2015 rokiem. Proszę Państwa, lista wszystkich uroczystości, jutrzejszych uroczystości, jest na portalu Niezależna i bardzo uprzejmie
Państwu tę listę polecam. Cześć i chwała bohaterom i tyle. Nie dajmy im się już. No to jest informacja, która mnie zaskoczyła tylko w tym sensie, że no przecież już nie ma tej prokuratury Ziobry i tak dalej. To jakieś nieporozumienie musi być. Ogromne nieporozumienie. Prezydent Krakowa Jacek Majchrowski otrzymał zarzuty prokuratorskie w związku z podejrzeniem, że przekroczył uprawnienia w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, tak podało radio RMF FM. Czego dotyczy ta sprawa? Jak podaje RMF, chodzi o złamanie prawa w ramach procesu przyznawania dotacji celowych na konserwatorskie oraz restauracyjne. W ich ramach jeden z podmiotów miał dostać blisko 1 200 000 zł z budżetu miasta. Czy jakieś grosze. Z kolei portal Interia ustalił, że w sprawie wspomnianej dotacji chodzi o Biuro Rozwoju Krakowa. W czasie, gdy spółka otrzymała dotację, mieli kierować nią syn i mąż Elżbiety K., która w tamtym czasie była wiceprezydentem Krakowa. Środki zostały wykorzystane na remont należącej do spółki kamienicy na rogu ulicy Wiślnej i Gołębiej. Jacek Majchrowski nie przyznaje się do popełnienia zarzucanych mu czynów. Jednocześnie odmówił składania wyjaśnień. Traktuje te zarzuty jako absurdalne. O tym, kto dostaje takie dotacje, decyduje Rada Miasta, powiedziała rzeczniczka prezydenta Krakowa w rozmowie z RMF FM. Oczywiście to są absurdalne zarzuty. Pan prezydent Majchrowski w życiu na oczy Rady Miasta, przepraszam. Trzaskowski nie widział Rady Miasta. Majchrowski mógł widzieć raz, tak. Trzaskowski nie widział w życiu Rady Miasta na oczy. No dobrze, to jest info nas dotyczące. Dzisiaj podczas konferencji prasowej w Ministerstwie Obrony Narodowej nasz reporter zadał Kosiniakowi Kamyszowi niewygodne pytanie. No na tyle niewygodne, że się zepsuła transmisja. Tak było. Czy generał Stróżyk i pułkownik Dusza są właściwymi osobami do kierowania SKW, biorąc pod uwagę, że obaj panowie są jedynymi z architektów współpracy SKW z rosyjską FSB? Tak zapytał nasz reporter Michał Jelonek Kosiniaka Kamysza. No i odpowiedzi na to pytanie widzowie tej Neo TVP Info w likwidacji nie usłyszeli, ponieważ przypadkowo, absolutnie przez przypadek, nagle na antenie pojawiły się zakłócenia. Telekino, pokażcie proszę, jak to wyglądało. Dzień dobry, Michał Jelonek, Telewizja Republika. Panowie, dwie kwestie. Pierwsza dotycząca etapu. Na jakim etapie są prace dotyczące ustawy dotyczące obrony cywilnej, w której będą określone wszelkie zasady i procedury działania? I druga kwestia dotycząca bezpieczeństwa, o którym panowie tutaj mówią. Pytanie o kierownictwo służby kontrwywiadu wojskowego. Czy generał Stróżyk, pułkownik Dusza są właściwymi osobami do kierowania SKW, biorąc pod uwagę, że obaj panowie są jednymi z architektów współpracy SKW z rosyjską FSB. Bardzo dziękuję. Jeśli chodzi o to drugie pytanie, to są dowódcy, To była konferencja prasowa prosto z Generalnego WP, a to przy okazji odprawy z dowódcami sił zbrojnych. No i to wszystko w tym serwisie. Zapraszam na kolejny o godzinie 11. Komentarze, jakie się ukazały pod tym filmikiem, są takie. Artur Celmasiak napisał na przykład: jedno niewinne pytanie z Republiki o służbę kontrwywiadu wojskowego i dziwnym trafem TVP Info zakończyło transmisję z konferencji prasowej wicepremiera i ministra obrony. A profesor Sławomir Cęckiewicz napisał: biedny ten wicepremier Kosiniak-Kamysz, że o szefie służb Straży Granicznej nie wspomnę. No a minister Zalewski Paweł, co do którego nie mam wątpliwości, że dobrze rozumie zagrożenie ze strony Rosji i wie, czym jest FSB, służba partnerska z czasów Noska, Pytla i Duszy. Cyrk, szkoda. Ewidentny przypadek. Na pewno przypadek. Oni to wszystko poprawią. Następnym razem, jak Jelonek zada pytanie Kosiniakowi, zobaczycie, jak pójdzie. No. Proszę Państwa,
O tych komisjach śledczych, no ja się przyznaję, że ja niewiele mówię, ale to dlatego, że po prostu to jest tak fascynujące. Ja nie jestem w stanie się zdecydować, którą mam oglądać, bo wszystkie śledzę z zapartym tchem. Boję się, że powietrza by mi starczyło. To jest tak dęta sprawa, tak potwornie dęta sprawa z tymi komisjami śledczymi, że to nie ma sensu, żeby o tym gadać. Mnie się wydaje, że tam z tym kinem został popełniony podstawowy błąd. Cały czas mówię o tych komisjach, bo tam się zaczyna w tym gatunku akurat wszystko od scenariusza. Gdyby było tak, że oni na początku ogłaszają ten raport, na początku ogłaszają, że PiS jest winny, Kaczor dyktator na 10 lat do więzienia, Morawiecki na, nie wiem, 8 lat, 6 miesięcy, ale żona na 9. No i tak dalej, i tak dalej. A potem to się rozwija w sensie takim, że my obserwujemy te akcje, jak oni doszli do tego. No są takie filmy właśnie, tak się je kręci, takie kryminały, thrillery i tak dalej. To by było ciekawsze. To by było ciekawsze do oglądania niż tak, jak jest, bo ten cyrk, który tam się odbywa z tymi, zaraz to Państwu, jak zdążymy, pokażemy. Powiedz jeszcze raz, kto? Krzysztof? Pan Krzysztof? Pan Krzysztof? Pan Krzysztof chyba. Pan Krzysztof z Kołobrzegu, dobry wieczór. Witam, dobry wieczór, panie Jacku, kłaniam się z Kołobrzegu. Cieszę się, że się dozwoniłem w końcu po takich wielu próbach, ale się udało. Bardzo się cieszę również, tak? Także się odniosę jeszcze do tej konferencji, tak szybciutko, co oglądałem z Tygryskiem Kamyszem. No, to było do przewidzenia, że to i tak się dziwiłem, że dopuścili jeszcze redaktora z Republiki, żeby pytanie zadał, bo to ja też... powinienem wstać w tym momencie, żeby uczcić jakoś, ale to proszę sobie wyobrazić, że tak właśnie się zachowałem, żeby jakoś uczcić to, o czym pan mówi. Tak, tak, to, właśnie, to prawda. Właśnie, bo to ja byłem totalnie zaskoczony, bo wiadomo o co chodzi, po takich numerach wcześniejszych, jak traktowanie byli redaktorzy z Republiki i wcześniej jeszcze, jak było to nasze prawdziwe info, jak zawsze po chamsku byli traktowani na korytarzach sejmowych, jak drzwi zamykano przed oczami, jak no to totalne chamstwo, ale to już przechodzę do drugiej kwestii, która mnie mierzi i chciałem też tak swoją drogą wybieram się to na oczywiście uczczenie naszych żołnierzy wyklętych, także o 17 tutaj w Kołobrzegu będą małe obchody, także zapraszam pozostałych też moich tutaj rodaków, że tak powiem, z miasta, żeby uczestniczyć. A jeszcze chciałem się... Halo? Tak, ja słucham cały czas. A, przepraszam, bo jeszcze chciałem się odnieść do tych absurdów, które ostatnio się dzieją. Do rolników też przejdę za moment, ale jeszcze odnośnie tego całego wariactwa, które się dzieje w edukacji, tak? O tej słynnej ministry Nowackiej. To po prostu jest jedna wielka parodia. Jak można po prostu wykreślić po prostu z programu nauczania bitwa pogląd Waldem czy pamięć o żołnierzach wyklętych, to wiadomo, to dla nich to był, oni tego nie cierpią, tak? Ale to inne tak samo, jak dzieła Mickiewicza czy Powadiusz, to jest po prostu absurd, nie? To co ta kobieta po prostu wyprawia. A teraz przejdę jeszcze szybciutko do rolnictwa, bo nie chcę zabierać panu za dużo czasu, bo może ktoś się też będzie czekał, żeby dodzwonić. No właśnie, odnośnie rolnictwa, no strajki oczywiście popieram, ale też po części mam ja osobiście żal do rolników, bo wielu rolników niestety głosowało na Tygryska Kosiniaka i na jego ugrupowania i na tą ślepą drogę. To też jest nie w porządku. Oczywiście mają prawo do strajkować, też popieram, ale po prostu nie zachowali się fair w stosunku do rządu, bo rząd na pewno im więcej pomógł prawicowy, pisowski, jak wiadomo, rząd Tuska, tak? Tak, panie Krzysztofie. Halo, halo. Tak, jestem jeszcze.
I co jeszcze bym jeszcze tutaj chciał dodać, co mi uszło, bo wie pan, tematów jest naprawdę bardzo dużo. Zawsze pana oglądam regularnie, a tematów zawsze było dużo i nie wszystko jednak człowiek tak... No dobrze, ale poszło panu fantastycznie, tak, naprawdę. Przepraszam za trenę. Nie mam absolutnie, niech pan nie przeprasza. Pierwszy raz się dozwoniłem, a oczywiście tam no, chciałem być kulturalny, nie będę używał niecenzurowanych słów, a się cisną na usta, no ale z szacunku dla pana i dla pana redakcji. Pięknie, dziękuję za to. Nie będę. Bardzo uprzejmie dziękuję, bo mamy już wystarczająco. A jeszcze sekundkę. Tak. Jeszcze pozdrawiam tutaj Kołobrzeg Budzistowo, bo też tam ma pan swoich fanów, którzy też oglądają. Przy okazji tak chciałem pozdrowić też kolegów. Bardzo uprzejmie, tak. Dziękuję. Nisko się kłaniam. Wszystkiego dobrego, miłego wieczoru. I pozdrowienia dla pana i dla pana całej redakcji. Bardzo dziękujemy, panie Krzysztofie. Tak dalej i robicie dobrą robotę. No ku chwale ojczyzny. Bardzo uprzejmie dziękuję. Bardzo dziękuję, naprawdę. O tych komisjach śledczych mówiłem. Proszę państwa, chyba pełnię wrażeń z tymi komisjami. Oddaję taki komentarz, jaki znalazłem. To internauta o niku Mitsuro napisał. Tusk myślał, że komisjami śledczymi rozgrzeje umysły wyborców i poprzez igrzyska zapomną o obietnicach. Tymczasem emocje są jak na grzybobraniu, a ludzi to obchodzi tyle, co życie płciowe Eskimosów. Swoją drogą Szczerba i Joński nie wytropiliby kury w kurniku. Cyrk. No, nic dodać, nic nie ująć. Coś w tym jest rzeczywiście. Te komisje roznegliżowują poziom intelektualny zarówno pana Jońskiego, jak i pana Szczerby. I można się zastanawiać, który z nich... No właśnie. Proszę szanownych państwa, nadejszła oto ta chwila, kiedy ja będę miał przyjemność zapowiedzieć to, co stanie się już za moment, już za parę minut. Będzie miała miejsce premiera nowego programu. Program nazywa się Republika Wieczór. Oni to zrobili specjalnie dla mnie, żebym nie mógł gadać, że prowadzę telewizję nocą. Ja jestem im głęboko wdzięczny. A całkiem serio i poważnie mówiąc, za moment państwo zobaczą Adriana Boreckiego. To jest bardzo porządny facet i ja bardzo proszę w związku z tym, żeby on miał ciepłe przyjęcie. O 22.30 na antenie telewizji Republika nowy program Republika Wieczór. Ja się kłaniam.